10 rzeczy, które ludzie sukcesu robią inaczej. Witajcie kochani, kolejna Energy Boost Środa. Wita Was Marzena Śmigielska. To, że tu z Wami jestem, to dzięki moim patronom. Jeśli chciałbyś wesprzeć moje działania, zapraszam na patronite.pl/Śmigielska. W historii świata co jakiś czas pojawiają się jednostki wyjątkowe, nieszablonowe, takie, które rozwalają system, zmieniają świat. Jakie cechy posiadają? Czym różnią się od zwykłego zjadacza chleba? Znasz takie osoby, jak to mówią, skazane na sukces? Wielu naukowców od wieków im się przeglądało i oto powstała lista rzeczy, które oni robią inaczej. Przyjrzyjmy się. Po pierwsze, nie poddają się, kiedy słyszą nie. To niesamowita cecha, która powoduje, że zwykli ludzie się poddają i uważają, że z nie należy polemizować. Nic bardziej mylnego. Dla ludzi sukcesu nie oznacza jedynie, że muszą bardziej się wysilić, aby dopiąć swego. Każde nie potrafią zmienić w tak, wiedząc, że pierwsze nie ukrywa najczęściej coś więcej. Zadając odpowiednie pytania, dochodzą do sedna problemu. Potrafią go rozwiązać i zmienić nastawienie osoby. Poza tym dla nich nie wcale nie oznacza porażki, tylko motywację do stawania się lepszym i bardziej perfekcyjnym. Ponadto w biznesie często słyszy się nie, więc przestaje to być dla nich frustrujące i nie powoduje już strachu i stresu jak u zwykłych ludzi. Jeśli masz problem z odmową, zapisz się na kurs asertywności lub po prostu popracuj nad tym. Po drugie, są odporni na krytykę. Mają gdzieś, co inni ludzie myślą i mówią o nich samych lub o tym, co oni robią. Są bowiem buntownikami z wyboru i realizują swój jasno określony cel, swoją wizję. Zawsze idą pod prąd, w myśl zasady, że z prądem to tylko śmieci płyną. Poza tym tak bardzo wierzą w to, co robią, że nic nie jest w stanie ich od tego oderwać. Są zdeterminowani i krytykę przyjmują tylko od osób, które są dla nich wzorem na drodze, po której podążają, którzy osiągnęli już sukces w tym, dokąd oni zmierzają. Mają gdzieś niekonstruktywną krytykę ludzi, którzy podążają za tłumem. Za to rozpiera ich energia, entuzjazm i potrafią bez końca opowiadać o swoim pomyśle. Swoim entuzjazmem zarażają innych i są tak podekscytowani tym, co robią, że często odbierani są jako wariaci. A może w tym szaleństwie jest metoda? Może właśnie, żeby zapalać innych, samemu trzeba płonąć? Więc oni płoną. Są nakręceni, szaleni, nieprzewidywalni, optymistyczni i pełni pasji. Wierząc w swój cel, mają tak wielką energię do działania, że nic nie jest w stanie ich zatrzymać. Ciągle zgłębiają temat, bo wiedzą, że kluczem do zarażania innych swoimi pomysłami są właśnie zapał, energia i zaangażowanie. Brakuje Ci energii? Być może nie znalazłeś jeszcze tego, co Cię w życiu jara. Badania mówią, że ludzie Ci wstają przed słońcem. Po pierwsze, chyba dlatego, że dzień jest wtedy długi, mogą zatem rano zadbać o swoje ciało i gdy wracają z treningu, Ty przewracasz się dopiero na drugi bok. Po drugie, lepiej pracuje się, gdy świat jest jeszcze uśpiony. Masz wtedy ciszę i komfort do pracy. To się nie udaje, gdy w ciągu dnia każdy coś od Ciebie chce, a Twój telefon dzwoni non-stop. Po trzecie, w takim porannym wyciszeniu do głowy przychodzą najlepsze pomysły. Czas to jedyne aktywa, którego nie warto marnować. Jeśli nie jesteś rannym ptaszkiem, nie martw się. Ja też nie. Dotarłam do genialnego wykładu na TED, który udowadnia, że każdy z nas jest inny. Link znajdziesz pod filmem. Po piąte, ludzie sukcesu są uparci. Upór, nieustępliwość, nieugiętość to cechy, które piętnujemy u dzieci, a okazuje się, że to cechy ludzi wielkich. Gdy wszyscy się poddadzą i odpuszczą, oni właśnie będą próbowali nadal i szukali kolejnego rozwiązania. Nienawidzą się poddawać i za wszelką cenę dowożą tematy. To osoby, które bez przerw walczą ze swoim wewnętrznym gremlinem, który podpowiada im, aby właśnie odpuścili. Więc jeśli masz uparte dziecko, ciesz się. Jest duże prawdopodobieństwo, że osiągnie w życiu sukces. Po szóste, robią notatki i uważnie słuchają, a także zapisują wszystko w kalendarz. Ludzie sukcesu raczej słuchają niż mówią. Zbierają informacje, łączą kropki
i odsiewają istotne informacje od tych mało ważnych. Przy tym wszystko zapisują, najczęściej w kalendarzu, bo wiedzą, że pamięć bywa ulotna. A tak mają wszystko pod ręką, zawsze mogą wrócić do notatek, dzięki temu porządkują informacje i je utrwalają. Poza tym przechowywanie informacji w formie notatek pozwala mieć czysty i spokojny umysł. Jeśli coś jest istotne i chcą o czymś pamiętać albo boją się tego, że coś im przepadnie bezpowrotnie, zapisują wszystko w kalendarzu. To właśnie dlatego, gdy chcesz się z nimi spotkać, pierwsze co robią, to sprawdzają, czy mają czas w swoim kalendarzu. W nim też planują nie tylko pracę, ale i czas na relaks. To szalenie istotny element ich życia na pełnych obrotach. Po pierwsze dlatego, że muszą dbać o zachowanie równowagi. Po drugie, taki czas pozwala im się odprężyć, spojrzeć na spokojnie na swoje poczynania, na to, co się udało, co należy ulepszyć, nad czym popracować. Są świadomi, że nieładowanie swoich akumulatorów może skutkować problemami zdrowotnymi i wypaleniem zawodowym. Po ósme, nie to ich najczęstsze słowo. Sami nie przyjmują nie, ale gdy chodzi o nich samych, potrafią bez problemu powiedzieć nie, gdy coś im nie pasuje czy nie odpowiada ich celom. Są tak mocno skupieni na swoim celu, który jest dla nich priorytetem, że wszystko, co nie pasuje do ich misji, jest przez nich ignorowane. Doskonale wiedzą, czego chcą, potrafią rzucić wszystko, co nie przybliża ich do jego osiągnięcia. To właśnie dlatego nie marnują czasu na portale społecznościowe. Jeśli ich używają, to tylko do pracy. Po dziewiąte, inspirują ludzi. Nie tylko tym, co osiągnęli, bo dla wielu z boku wygląda to tak, jakby przyszło im łatwo i bez wysiłku. Oczywiście nie jest to prawda. Wymagało szeregu wyrzeczeń, wysiłku i wielu lat ciężkiej pracy. Ale tym, że często swoim działaniem służą innym. Mówi się zresztą, że sukces w biznesie można odnieść tylko wtedy, gdy odgadniesz potrzeby innych i znajdziesz sposób na to, by je zaspokoić. Tak więc chcą robić rzeczy wielkie, które po nich pozostaną i które mają znaczący wpływ na innych ludzi. Stąd potrafią swoim działaniem łączyć zaangażowanie z pasją, a to przyciąga innych ludzi. Na koniec dziesiątka. Mają zdrowe podejście do pieniędzy. Traktują je jak narzędzie do osiągania zamierzonych celów. To nie jest coś, co natychmiast wydają na swoje potrzeby. To coś, czego używają do tego, aby one same zaczęły na siebie zarabiać. Jak to się potocznie mówi, żeby pieniądz robił pieniądz. I właśnie o to chodzi. Poza tym, wbrew pozorom, ludzie sukcesu są oszczędni, a z drugiej strony rozumieją, że należy się dzielić i dlatego sponsorują różnego rodzaju fundacje czy stowarzyszenia, bo to, co dajesz, wraca. Również jeśli chodzi o pieniądze. Jeśli porady wydają się Wam przydatne, bardzo proszę o wsparcie mnie na patronite.pl i pozostanie moim patronem. Jeśli to zrobisz, czekają na Ciebie atrakcyjne nagrody. Zapraszam serdecznie. Już za tydzień widzimy się na kolejnej Energy Boost w środzie.